Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Najistotniejsze jest, żebyśmy wszyscy dobrze rozumieli, czemu ta cała inicjatywa ma służyć. Najistotniejsze w całej inicjatywie to integracja i aktywizacja mieszkańców. I ten cel przyświeca wszystkim zmianom, które będę za chwileczkę omawiać. To cała inicjatywa zmian w budżecie obywatelskim pojawiła się już we wrześniu 2014 roku i tymi inicjatorami byli radni rad osiedli. I o tym należy pamiętać, bo dużo zmian idzie w kierunku takim, żeby zaktywizować mieszkańców z wykorzystaniem ich wokół działalności rad osiedli. Dzień dobry, Andrzej Wałżyczek. Witam w programie SKBN Wśród Ludzi. To, co przed chwilą Państwo zobaczyliście, to fragment spotkania konsultacyjnego w sprawie budżetu obywatelskiego, które odbyło się w zeszłym roku jeszcze. Dzisiaj jesteśmy już w przededniu rozpoczęcia właściwego głosowania na projekty obywatelskie. W sumie mam tutaj przed sobą listę zgłoszonych wniosków. W sumie było ich 247 dokładnie. Do ostatecznego głosowania przedostały się tylko 82. W 6 dzielnicach jest tylko po jednym projekcie, także w praktyce mieszkańcy tak naprawdę nie będą za bardzo mieli na co głosować. Dlaczego tak się stało? Już za chwilę porozmawiamy z członkami zarządów osiedli gliwickich oraz w tym oto budynku, który jest obok mnie, z pełniącym obowiązki dyrektora Urzędu Miejskiego, który z ramienia urzędu tym projektem koordynuje. Zapraszam na program. Są ze mną przedstawiciele zarządów osiedli. Pani Renata Nowak, zarząd osiedla Ostropa. Pan Marcin Ziach, przewodniczący zarządu Likota Zabrska. I Piotr Stowmasjan, zastępca przewodniczącego Rady Osiedla, zarządu osiedla Śródmieście. Chcemy chwileczkę porozmawiać o budżecie obywatelskim, bo jest już znana lista tych wniosków, które się zostały zakwalifikowane. Ja mam przy sobie tą pełną listę z wnioskami, które także Państwo składaliście. W tej chwili taka najuboższa może oferta przypada mieszkańcom Ostropy, gdzie w zasadzie jest tylko jeden projekt na 7,5 tysiąca z tych kilku złożonych. W dużej mierze przez Panią. Pani otrzymała uzasadnienia, dlaczego te projekty nie będą głosowane? Jeszcze na razie nie otrzymałam uzasadnienia, otrzymałam tylko dotyczące jednego tematu, to znaczy siłowni na wolnym powietrzu, którą żeśmy proponowali na terenie szkoły, ponieważ ja zaraz chciałabym powiedzieć na początku, że akurat osiedle Ostropa jest w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, bo my mamy wszystkie tereny prywatne, prawda? I cokolwiek chcemy zrobić, to właściwie mieszkańcy mówią, zróbcie to, tamto, ale my tego nie mamy gdzie robić, więc została nam szkoła i na temat tego wniosku otrzymałam już odpowiedź, dlaczego jest negatywnie. Dlaczego? Negatywnie jest dlatego, że aktualnie jest przeprowadzana modernizacja w ogóle samej szkoły i terenów około i firma, która to wykonuje, udziela gwarancji i w przyszłym roku nie można tam robić żadnych robót. Tak to jest uzasadnione. I ewentualnie jedyne zostaje to zgłoszenie tego projektu do następnego budżetu. Do następnego, no ale w tym roku nie mamy właściwie nic, można szczerze powiedzieć, bo te 7 tysięcy to jest śmieszne. No zostało, to jest wybrukowanie parkingu dla rowerów. Tak, bo tam jest jeszcze powiedziane w tym, że ze stojakami pod rowery, ale te stojaki już stoją aktualnie. Jest taka mała wysepka tylko wybrukowana, a do tego, żeby się było dostać, to trzeba było w błocie przejść. No i optowaliśmy za tym, żeby to wybrukować, żeby tam można do tych stojaków się dostać, jak również jest niepogoda. Aczkolwiek no jest problem tej 4-procentowej frekwencji, która musi być uzyskana, dlatego z takim projektem no, ciężko będzie chyba mieszkańców zmotywować do tego, żeby głosowali. No powiem szczerze, że nawet mnie to nie motywuje, bo mi się wydawało, że już zdecydowaliśmy się to podać, że to jest takie tylko awaryjne, że to właściwie będzie odrzucone i powiedziane, że to będzie po prostu z ręki zrobione, prawda? Bo to nawet jest śmieszne, żeby na to głosować. I właściwie, że powiem, to jest mi nawet głupio monitować do mieszkańców, agitować, żeby za tym głosowali, bo to jest właściwie powinno być zrobione
od razu, żeby tam był porządek. No taka jest moja. Myśmy to zgłosili, no bo tak trzeba by to zrobić na wszelki wypadek. No i akurat to przeszło, co było tak na wszelki wypadek. Rada Osiedla Śródmieście działa od niedawna, bo w poprzedniej kadencji nie było, ale tych wniosków dość dużo próbowaliście złożyć. Tak, potraktowaliśmy sprawę dość poważnie. Zorganizowaliśmy coś, co nazwaliśmy dniem pisania wniosków do budżetu obywatelskiego. Złożyliśmy w sumie kilkanaście takich wniosków. Prawdopodobnie też mieszkańcy jakieś inne wnioski składali. I też staraliśmy się po prostu naprawdę na poważnie potraktować i te konsultacje, które były na początku roku, w których razem z dyrektorem urzędu rozmawialiśmy i jakby obiecywano nam, że tym razem nie będzie tego zbyt intensywnie merytorycznego oceniania wniosków, tak? Bo to, co jest problemem, to jest to, że wydziały urzędu czy też jednostki urzędu oceniają wnioski także merytorycznie. Co oczywiście, no to jest jasne, że jakby urzędnicy znają troszeczkę lepiej sytuację, ale obok oceny formalnej, kiedy dotyczy to takiej oceny merytorycznej, gdzie czasami występują też na tej liście, którą pan miał, odpowiedzi, że wydaje nam się, że wniosek nie jest zasadny, no to tak naprawdę przeczy idei budżetu obywatelskiego. Z jednej strony pytamy mieszkańców, co jest dla nich ważne, a z drugiej strony za chwilę odpowiadamy, że nie, że tego nie możecie jednak chcieć. Każdy samochód pod warunkiem, że to będzie czarny Ford. Więc to jest niestety ta sytuacja. I rzeczywiście wiele takich rzeczy, czyli wszystkie takie wnioski, to analizowałem też tą listę dość szczegółowo, wszystkie takie wnioski, które wymagało od urzędu na przykład uchwały, tak? Na przykład tam za placem Piłsudskiego jest taki plac, który chcieliśmy, żeby był taką przestrzenią grillową. Wiele miast sobie teraz na coś takiego pozwala. Dość dokładnie opisaliśmy ten wniosek, dość dokładnie zrobiliśmy plan zagospodarowania, ale tam wymagało się od urzędu uchwały wyciągającej tą ulicę za placem Piłsudskiego z listy ulic, na których nie można spożywać alkoholu, czyli z tych list miejsc publicznych. I to rzeczywiście, i oczywiście dostaliśmy odpowiedź, że to jest niemożliwe, choć we wniosku zaznaczaliśmy, że ten wniosek ma szansę powodzenia tylko i wyłącznie po dokonaniu takiej uchwały. Jest to pomysł, naszym zdaniem piękny pomysł, bo taka przestrzeń, powiedzmy zielono-grillowa, wiele miast inwestuje w takie przestrzenie i one też pozwalają skupić jakieś takie wieczorowe życie w jakiejś jednej przestrzeni w centrum, ale było też bardzo dużo takich wniosków, w których odpowiedź była, że wniosek jest niezasadny z powodów merytorycznych. Moim zdaniem w budżecie obywatelskim takich rzeczy nie powinno mieć miejsca. Co jest ważne, gdy... Ja może przerwę. Rada Osiedla też Śródmieście zgłaszała też na przykład dofinansowanie tej wyprzedaży garażowej, która się już odbyła nie tak dawno. I tam padła odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby, bo jest giełda staroci na Zatorzu, czyli tak. No jakby zupełnie gdzie indziej. Tak. Jedna rzecz, o którą staraliśmy się robić, czyli wnioskować do budżetu o to, znaczy, żeby to składanie wniosków nie było maszynką losującą, tak? Nie było czarną dziurą, w którym wnioski lądują, czekają, prawda, parę miesięcy i potem wypluwane są po prostu takie różne odpowiedzi. I o to, jeżeli urząd znów zorganizuje konsultacje społeczne, o to będziemy występować. Jeżeli tego nie będziemy mieć, tego, co mają większość takich budżetów obywatelskich, to będziemy mieć do czynienia z tym samym, czyli wypluwaniem przez urzędniczy aparat po prostu odpowiedzi odmownych z bardzo różnych powodów. No właśnie, bo tam jeszcze w ramach tej procedury była przewidziana taka możliwość, że jeżeli są jakieś błędy we wniosku, czy jakieś inne problemy, które by go dyskwalifikowały, no to będzie wnioskodawca miał szansę poprawić. Tak, ale tak, z tego, co słyszałem, to nikt nie dostał takiej propozycji, żeby na przykład jakiś projekt, który przekracza budżet, móc poprawić. No ale może jeszcze coś takiego, bo w ubiegłych latach w ogóle te mniejsze osiedla nie miały szansy przebicia się, prawda? W stosunku do Kopernika, do Sikornika, taka Ostropa czy Wilczegarten. W tym roku to zostało zmienione. Zostaliśmy od jakiejś kwoty, które nam się wydawało przynajmniej. Mamy szansę zagospodarować na naszym osiedlu. I do tego żeśmy się też przykładali, prawda? Jak Ostropa dostała te 100 tysięcy, to co można za tą kwotę u nas zrobić? Ale coś, żeby poprawić ten. No i wydawało nam się tak samo, że to są takie rzeczy, które faktycznie ludzie zgłaszają, które powinny być zrobione. No a wszystko zostało właściwie odrzucone. No jeszcze nie znamy przyczyn, ale no to, co zostało zakwalifikowane, to niestety to jest dla nas taka porażka.
Doświadczenie w odrzucaniu wniosków ma też Ligota Zabrska, bo w zeszłym roku w zasadzie zdaje się wszystkie wnioski zostały odrzucone. W tym roku zostały 3, aczkolwiek żadnego inwestycyjnego wśród nich nie ma. Tak, dokładnie. Na 10 wniosków przez nas złożonych odrzucono aż 7. Tak naprawdę odrzucono wszystkie te dotyczące inwestycji, takich kluczowych projektów, jakie chcieliśmy realizować. My tutaj, zabierając się do budżetu obywatelskiego, chcieliśmy działać przede wszystkim obywatelsko i pytać ludzi o to, co tak naprawdę cieszy się ich największym poparciem. Zorganizowaliśmy takie dość szerokie konsultacje społeczne, bo wzięło w nich udział 200 mieszkańców, gdzie próg do głosowania wynosił 69 w naszym osiedlu. I na podstawie właśnie tych konsultacji wyciągnęliśmy takie konstruktywne wnioski, co warto właśnie złożyć w tych finalnych projektach do budżetu obywatelskiego. 10 wniosków zostało złożonych i tak jak mówię, te wszystkie kluczowe zostały odrzucone. Pojawiło się tam dość dużo niezrozumienia, zdaje się, tych wniosków, bo wnioski były na przykład o to, żeby wybrukować plac taki dla mieszkańców kulturalny, na co przyszła odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby, bo jest scena przenośna. To jest dość zawiłe, może jakby pan wytłumaczył. Dokładnie tak. My przy szkole podstawowej numer 11 mamy taki stary amfiteatr, który dzisiaj leży odłogiem, jest zupełnie niezagospodarowany. I chcieliśmy po prostu ten plac, stricte ten teren, gdzie ten amfiteatr się znajduje, wyrównać i poprosić o jego wybrukowanie celem właśnie organizacji w tym miejscu imprez kulturalnych, festynów, żeby to życie kulturalne właśnie osiedla toczyło się wokół tego właśnie miejsca. Na ten moment mamy z tym duży problem, bo gdybyśmy się za to nie zabierali, to zawsze jest albo tarcie z kompanią węglową, bo bardzo dużo działek na Ligocie Zabrskiej znajduje się na terenie kopalnianym, albo jest z miastem, które ma zupełnie inne plany odnośnie tych działek. No i po prostu troszeczkę mnie zmroziło to, co przeczytałem w ostatnich Nowinach Gliwickich, bo tam pani dyrektor Śpiewok nadmieniła, że Ligota Zabrska wnioskowała o amfiteatr, co jest totalnie nieprawdą, bo nam zależało na kawałku wybrukowanego placu, na którym właśnie tę scenę mobilną miejską można by było ustawić na czas festynu. W sumie sytuacja podobna trochę jak w Ostropie, że jedynym takim miejscem, gdzie można trochę zainwestować, to jest szkoła i okazuje się, że przy tej szkole też nie można, bo na przykład nie da się tam siłowni na wolnym powietrzu ustawić. Dokładnie, widać, że tutaj ta merytoryka była bardzo elastyczna, bo o ile tutaj pani otrzymała odpowiedź, że nie można, bo jest remont, to my otrzymaliśmy odpowiedź, że siłowni pod chmurką wybudować na tym terenie nie można, dlatego, bo nie jest to teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Przed rokiem zakończono rekultywację boisk przy szkole, wybudowano 2 wielofunkcyjne boiska, postawiono kilkadziesiąt ławek i teraz się tak śmiejmy w Radzie Osiedla, że jeżeli wchodząc na ten teren zastaniemy kogoś, kto siedzi i przypadkiem wypoczywa, czy uprawia jakąkolwiek rekreację na tym terenie, to trzeba od razu dzwonić na Straż Miejską, no bo nie jest to teren do tego przeznaczony. No, niestety taka jest merytoryka. Tak się troszeczkę śmiejemy przez łzy. Jest w tym projekcie teoretycznie przewidziana taka ewaluacja po zakończeniu. Mają być wyciągane jakieś wnioski. Co jesteśmy w stanie poradzić urzędnikom na przyszły rok, żeby do takich trochę kontrowersyjnych sytuacji już nie dochodziło? No wydaje mi się przede wszystkim jakieś inne podejście, bo ja jestem ciągle zbulwersowana tym, że jest jakaś kwota, nie wiem o co tu chodziło w takim razie, skoro każde osiedle dostało jakąś kwotę, że to zostało tak całkowicie odrzucone, prawda, jak na przykład w naszym wykonaniu, bo nie wnioskowaliśmy nic, co by było tam nie wiadomo co wymyślonego, bardzo przyziemne, zatoka autobusowa, miejsce postojowe przy szkole, które jest w tej chwili niebezpiecznie zrobione, żeby to poprawić, zmienić, po prostu same takie rzeczy, które służą właśnie, miasto powinno same robić, prawda? Bo zatoka bezpieczna, to jest bezpieczeństwo ruchu, a wiadomo jaka ulica Daszyńskiego jest. No więc takie rzeczy i w ogóle wszystko zostało odrzucone. No, nie wiem jeszcze jaka jest przyczyna, no ale nie jest to ciekawe. No i nie wiem, wiadomo właśnie jak do tego podejść w przyszłych latach, prawda? Słyszałem takie propozycje, że może należałoby w związku z tym, że właśnie te są tereny prywatne, czasami przygotować po prostu jakąś taką listę terenów miejskich w każdym osiedlu, gdzie takie inwestycje są możliwe. Ja się nie zgadzam. Jakby urząd stara się wymuszać na obywatelach, żeby oni po prostu przygotowali razem z planem zagospodarowania przestrzennego każdy wniosek. To jest bardzo proste i tak się nie robi, znaczy nie taka jest zasada budżetu obywatelskiego. Jak ja sobie wyobrażam budżet obywatelski, jak on został stworzony, jest taki, że jeżeli mieszkańcy w
wymyślają, żeby to zrobić na tym placu. To urząd wie, okej, ten plac nie może być, to szuka na najbliższych metrach innego placu i proponuje. Znaczy, to jest po prostu dialog. I oczywiście pytanie jest, czy wszyscy, bo teraz zaproponowano szkolenia dla radnych dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego. Proszę Państwa, no to nie jest aktywizacja obywatelska. Aktywizacja obywatelska nie polega na tym, żeby wszystkich mieszkańców nauczyć czytania planu zagospodarowania przestrzennego. Urząd jest po to i po to jakby żyje z naszych podatków, żeby nam pomagał w takich najprostszych sytuacjach, czyli leci wniosek, najlepiej, że jest elektroniczny, który jest jawny, od razu leci do jakiegoś wydziału, wydział momentalnie, tak, 3 dni po, odpowiada, tak, mamy dłuższy proces, 2-miesięczny, 3 miesiące, wydział odpowiada, mówi, może nie ta przestrzeń, może ta przestrzeń, no i lecimy, wnioskodawca odpowiada, wszystko można zrobić wirtualnie, wszystko można zrobić na podstawie jednej prostej strony, gdzie po prostu administracja przyjmuje, wszystko możemy załatwić w mailu. To jest procedura nieadministracyjna, to jest procedura, którą można wykonać na wiele różnych prostszych sposobów, tak, ten moment, do momentu, w którym administracja weźmie ten wniosek do realizacji, tak, czyli mamy tu do czynienia z procedurą administracyjną, do tego momentu możemy naprawdę próbować wieloma sposobami. Główny wniosek na przyszły rok to po prostu trochę więcej dobrej woli ze strony urzędników. Tak ja bym powiedziała, no nie wiem, no nie chcę tak tego, ale tak mi się wydaje, bo te uzasadnienia są, dotyczą tej samej sprawy, bo my na terenie szkoły mamy takie uzasadnienie, a Państwo tutaj dostali inne, prawda? Tej samej sprawy właściwie, bo na terenie szkoły nie można. U nas nie było tego, że nie można na terenie szkoły. A my poza tym nie mamy w ogóle, no czyli my w ogóle nie mamy szans cokolwiek, bo wszystko jest na prywatnych terenach, no i jesteśmy umoczeni. Ja bym chciał przede wszystkim, żeby te wyciąganie wniosków z tegorocznego budżetu obywatelskiego dotyczyło nie tylko rad osiedli, nie tylko mieszkańców, ale także urzędników, żebyśmy się uczyli wszyscy razem tego. Moim zdaniem świetny wzór tego, jak budżet obywatelski może dobrze funkcjonować, jest bardzo bliski nam miasto Katowice, gdzie faktycznie są także przyznane kwoty na poszczególne osiedla, ale jeżeli inwestycja, która wygrywa głosowanie mieszkańców, przekroczy o 100 czy 200 tysięcy budżet przyznany na dany rok, to po prostu budżet roku przyszłego jest o tę kwotę ukrócany. Jeżeli zostaje jakaś pula z roku tego, to w roku przyszłym jest pula na rok przyszły plus ten ogonek, który zostaje. Naprawdę, jeżeli będzie dobrej woli sporo ze strony urzędu i ze strony naszej, to jestem przekonany, że po prostu uda nam się ten proces przygotować tak, żeby faktycznie ten budżet był obywatelski, bo na ten moment można powiedzieć, że niestety jest antyobywatelski. Już za chwilę o tej samej sprawie porozmawiamy w urzędzie z pełniącym obowiązki dyrektora, panem Grzegorzem Kwitkiem. Zapraszam na tę rozmowę. Od 6 czerwca będzie można głosować w budżecie obywatelskim na ulubione, najlepsze zdaniem mieszkańców projekty. Tyle tylko, że w niektórych osiedlach w zasadzie nie bardzo jest na co głosować, bo w 6 dzielnicach jest tylko po jednym projekcie, który się przedostał do tego głosowania. Dlaczego tak mało? Liczba projektów, które przeszły do dalszego etapu, wynika z weryfikacji złożonych wniosków przez mieszkańców czy przez radnych danych dzielnic i weryfikacja następowała poprzez zbadanie, czy wniosek jest możliwy do realizacji i czy mieści się w tych kryteriach, które zostały opisane w zarządzeniu prezydenta. No właśnie, bo mam ze sobą tą listę, gdzie są zaopiniowane te wszystkie wnioski. Często się zdarza tak, że na przykład jest wniosek opiniowany z uwagi na to, że jest zdaniem urzędnika opiniujących bezzasadny, bo na przykład 500 metrów dalej jest już plac zabaw, więc nie będziemy budować kolejnego. No, jakoś to troszeczkę się to kłóci z tą ideą, że to jednak mieszkańcy mają szansę wskazać tutaj, co ich zdaniem jest zasadne. Urzędnicy mówią, że jest inaczej. Każdy wniosek był szczegółowo weryfikowany przez poszczególne jednostki czy przez wydziały. W kompetencjach dyrektora urzędu nie była weryfikacja merytoryczna. To jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące weryfikacji, tutaj właściwymi osobami są naczelnicy wydziałów i poszczególni dyrektorzy jednostek, którzy opiniowali dane wnioski. No właśnie, ale czy ktoś później te weryfikacje, te szacunki na przykład przegląda? Bo zwróciłem też uwagę, że na przykład są różne projekty dotyczące monitoringu. Taki sam monitoring 11 kamer w Sośnicy okazuje się być 100 tysięcy złotych tańszy niż taki sam 11 kamer w Ligocie Zabrskiej. Może byśmy się w Centrum Ratownictwa dowiedzieli dlaczego, ale czy właśnie urzędnicy tutaj w urzędzie, którzy gdzieś koordynują ten budżet obywatelski, no, zadają takie pytania, próbują się tego dowiedzieć.
Weryfikacja czy zatwierdzenie tych wniosków następowała przez nadzorujących poszczególne wydziały lub jednostki, więc tutaj następowała ta weryfikacja tych wniosków, które wcześniej były weryfikowane przez poszczególne jednostki. Natomiast kompetencje dyrektora są ograniczone w tym zakresie do zbadania, czy pod względem proceduralnym wszystko zostało dochowane. Natomiast dyrektor urzędu nie weryfikował pod względem merytorycznym tych wniosków. Mieszkańcy są troszeczkę rozgoryczeni tymi niektórymi decyzjami. Czy są jakieś możliwości, żeby odwołać się od tych decyzji, jeżeli uważają, że one są jednak niesłuszne, że te szacunki na przykład są źle przygotowane? Jeżeli chodzi o uzasadnienie, to każdy wnioskodawca wnioskodawcy uzyskali wyjaśnienia, uzasadnienie szczegółowe dotyczące braku zakwalifikowania danego wniosku do dalszego etapu. Tym głównym powodem, dla którego nie zostały zakwalifikowane, to były sprzeczności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo sytuacja, że wniosek musiał być zrealizowany jako wieloletni, co wykluczało go z automatu z dalszej procedury. No właśnie, ale czy jest możliwość, żeby w jakiś sposób o te swoje w cudzysłowie zawalczyć? W tej chwili nie przewidujemy procedury zmiany zatwierdzonej listy wniosków, które zostaną podane pod głosowanie od 6 czerwca. Czy nie ma takiej obawy w urzędzie, że w związku z tym, że tych projektów jest tak mało, ta frekwencja, która jest też wymogiem, żeby te pieniądze w ogóle przekazać, no po prostu będzie zbyt niska? Tutaj liczymy na zaangażowanie społeczności lokalnych. Sam budżet obywatelski to jest coś, co powinno aktywizować mieszkańców i tutaj będziemy prowadzić szereg działań promocyjnych w celu zaktywizowania mieszkańców, aby oddali swój głos na rzeczy, które są dla nich ważne i które zostały zakwalifikowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zastanawiam się, w jaki sposób na przykład mieszkańców Ostropy w tej chwili zmotywować, jeżeli oni mają do wyboru jeden projekt na 7,5 tysiąca bodajże, przy tej puli 100 tysięcy, którą teoretycznie osiedle miało do dyspozycji. No, to jest takie demobilizujące jednak. No niestety zostały złożone wnioski, które nie mogły przejść do dalszego etapu. Ten jeden wniosek, który został złożony, zostanie poddany głosowaniu i w związku z tym, że istnieje próg frekwencyjny 4%, to jeżeli 4% mieszkańców zdecyduje, że ten wniosek ma przejść, ma zostać zrealizowany, to tak się stanie. Natomiast jeżeli nie będzie osiągnięty próg, to znaczy, że mieszkańcy nie chcą realizować tego wniosku. Co się stanie z tą pozostałą kwotą, która na przykład na tym osiedlu, ale też na innych nie będzie wykorzystana? Niewykorzystana pula w różnych osiedlach zostanie połączona do jednej puli i zostanie przydzielona tym osiedlom, które przekroczą próg, tak zwany za dodatkową premię, za frekwencję. Zostały określone odpowiednie progi i każde osiedle, które uzyska tą największą frekwencję, ta niewykorzystana pula będzie przychodziła właśnie na te osiedla. Z dużej chmury mały deszcz. Tak najkrócej można opisać sytuację w budżecie obywatelskim w Gliwicach w tym roku. W większości dzielnic odbywały się specjalne spotkania konsultacyjne dla mieszkańców. Wnioskodawcy często poświęcali bardzo wiele czasu na przygotowywanie szacunkowych kosztorysów, żeby mieć pewność, że ich wniosek nie przekroczy kwoty dla danego osiedla. Zresztą śledziliśmy również w naszym programie jedną z takich inicjatyw w Szobiszowicach, gdzie w ramach budżetu obywatelskiego chciano zagospodarować podwórko. Ten projekt również, mogę Państwu zdradzić, przepadł i nie będzie poddawany pod głosowanie. Oczywiście urzędnikom ciężko coś w tej sprawie zarzucić. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, zgodnie z zarządzeniem prezydenta wydanym na początku całej procedury. Natomiast tego, czego zdecydowanie w tym wszystkim zabrakło, to ewidentnie dobrej woli urzędników, chęci dialogu i współpracy z mieszkańcami, który pozwoliłby żeby ten budżet obywatelski naprawdę ożył i naprawdę doprowadził do tego, co jest jego jakby kluczem, czyli integracji mieszkańców wokół wspólnych celów. W tej chwili mieszkańcy wielu osiedli nie mają po prostu wokół czego się integrować. Mimo wszystko zapraszamy do głosowania. W Łabędach 15 wniosków, tam jest na co głosować. Na Sikorniku 10. Dziękuję już dzisiaj za uwagę i zapraszam na kolejne programy. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.